Dzień dobry. Chciałabym dzisiaj zaprosić zwłaszcza muzykologów i to muzykologów średniowiecza, aczkolwiek myślę, że ci, którzy zajmują się renesansem czy barokiem, również mogą skorzystać. I dzisiaj nietypowo skupię się na jednym rozdziale książki, dlatego że jest to rozdział szalenie ważny, mówiący o błędach metodologicznych, jakie popełniamy my, muzykolodzy średniowiecza. Zapraszam. Rozdział ten jest częścią książki napisanej przez profesor Anne-Marie Bussy-Burger. Tytuł książki Medieval Music and the Art of Memory. Książka została opublikowana przez Uniwersytet Kalifornijski w 2005 roku. I tak jak sam tytuł tej książki mówi, jest to książka, która się mocno koncentruje na pamięci, roli pamięci w kompozycji, w wykonywaniu, w zapisywaniu, przekazywaniu muzyki średniowiecza. Jest to książka szalenie ważna i ona zupełnie tak naprawdę zmienia bieg muzykologii średniowiecza, muzykologii muzyki średniowiecza. I autorka w pierwszym rozdziale tej książki tłumaczy, dlaczego przez ostatnie 100 lat muzykologia europejska nie brała pod uwagę pamięci, roli pamięci w przekazywaniu, w komponowaniu, wykonywaniu muzyki w średniowieczu, w okresie średniowiecza. A żeby wyjaśnić w ogóle ten fenomen, autorka sięga aż do początku muzykologii i założycieli, ojców założycieli muzykologii i koncentruje się właściwie na dwóch naukowcach, na dwóch profesorach i przedstawia ich metodologię pracy, te metodologie pracy, które bardzo mocno zaważyły na tym, w jaki sposób my dzisiaj, a przez ostatnie 100 lat, patrzyliśmy również na muzykę średniowiecza. Tymi profesorami są Friedrich Ludwig i Jacques Hanschin. Chciałabym przytoczyć troszeczkę bliżej obie te postacie, dlatego że ten rozdział zrobił dla mnie niesamowite wrażenie i zdałam sobie sprawę, jakie błędy ja popełniam jako muzykolog. Ale rzeczywiście ta taka bardzo dokładna analiza postaci tych dwóch muzykologów bardzo mi pomogła. Więc dlatego chciałabym się tym podzielić. Zacznę może od Friedricha Ludwika, który urodził się w 1872 roku w Poczdamie. I urodził się w rodzinie bardzo skromnej, której nie było stać na wykształcenie synów, jego brata. I tak naprawdę wykształcił się za pieniądze kogoś innego, kogoś, kto zainwestował w obydwu braci Ludwików. I była to bardzo dobra inwestycja, ponieważ obydwoje oni osiągnęli pozycję profesorów uniwersyteckich. Ludwik był gorliwym luteraninem i to trzeba bardzo mocno tutaj podkreślić, dlatego że to miało bardzo ważne znaczenie, jak on patrzył na muzykę. Dla niego muzyka najważniejsza, najpiękniejsza i szczyt muzyki to była muzyka luterańska XVII wieku i był bardzo w nią zaangażowany. Zaczął w ogóle na początku jako historyk, zanim został muzykologiem i napisał prace historyczne. I w tych pracach już widać, w jaki sposób będzie podchodził również do muzykologii. Przede wszystkim opiera się na źródłach i tylko na źródłach. Nie pozwala sobie na żadne spekulacje i zadaje sobie raczej wąskie pytania i odpowiada na te pytanie bardzo skrupulatnie, taka bardzo skrupulatna niemiecka, powiedzmy, metodologia pracy.
Jeżeli chodzi, później oczywiście zaczął studiować muzykologię i zajął się muzykologią na serio, ale jeżeli chodzi o na przykład jego kontakty z innymi muzykologami czy historykami, to trzeba podkreślić, że był niemiłosierny w swojej krytyce w stosunku do swoich kolegów. Tak bardzo, że nie zostawiał ani jednej suchej nitki i to na pewno w jakiś sposób zaważyło na pewne kontakty między muzykologami i na tym, w jakim kierunku muzykologia poszła. W 1910 roku opublikował taką hybrydę, książkę-katalog, która jest właściwie standardem do dnia dzisiejszego muzykologii. Jest to szalenie rzetelna praca, szalenie dokładna, bez żadnych pomyłek, do tego stopnia, że dzisiaj nawet możemy z niej czerpać. Tak jak wspomniałam, Ludwik był perfekcjonistą i nie opublikował niczego, dopóki nie był na 200% pewny. Dlatego prawdopodobnie druga część jego katalogu nie została opublikowana w czasie jego życia, ponieważ on ciągle czekał na odkrycie jakichś nowych źródeł, które mógłby włączyć do swojego katalogu. I w związku z tym, w momencie kiedy zmarł w 1930 roku, druga część katalogu nie została opublikowana aż do roku 1961 i za sprawą jego uczniów. Był również bardzo mocno zaangażowany w pracę uczelni. Na początku był jednym z pierwszych profesorów muzykologów, ale również pod koniec swojego życia obejmował pozycję rektora uczelni. Natomiast przechodząc do muzykologii, on był osobą, która sprecyzowała, zdefiniowała rytmy modalne muzyki średniowiecza. On je odcyfrował, wyjaśnił, skatalogował. Również był pierwszym, który zauważył coś, co później nazwał izorytmią, to znaczy motetami izorytmicznymi. To był on, odkrył te motety i on to nazwał izorytmią. Wydał dzieła Guillaume de Machaut, to właściwie były pierwsze edycje utworów Guillaume de Machaut, 3 tomy za jego życia się okazały, 4. nie zdążył. I następny taki niesamowity wkład to były transkrypcje właściwie wszystkich rękopisów XIII i XIV wieku, jakie były dostępne w jego czasie w Europie. On transkrybował je z niesamowitą dokładnością. Na początku te transkrypcje w ogóle nie były dostępne, dlatego że Ludwik w momencie, kiedy on zaczął zajmować się muzyką średniowiecza, nie za bardzo wierzył w to, że tą muzykę ktokolwiek będzie wykonywał. Więc transkrybował to właściwie troszeczkę sztuka dla sztuki, dla samego siebie, w ramach takich naukowych odkryć, ale dopiero w latach 20., na początku lat 20., 1921 roku, został zorganizowany taki pierwszy koncert muzyki średniowiecza i Ludwik się bardzo w to zaangażował. I od tego momentu zauważył, że tak naprawdę ta muzyka może być wykonywana i jego transkrypcje, które były dostępne tylko w ołówku czy tam w piórze w tym momencie, nagle okazały się bardzo przydatne. Przez wiele, wiele lat nikt nie kwestionował jego metodologii pracy i była ona właściwie przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ale dobrze wiemy dzisiaj, że każdy naukowiec ma jakieś tam subiektywne podejście, każdy z nas ma jakieś tam lekkie skrzywienie i również Ludwik te skrzywienie miał. Zanim podejdę do i troszeczkę bardziej Państwu przedstawię spojrzenie Ludwika na muzykę średniowiecza, chciałabym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, która jest bardzo ważna i którą autorka w tej książce podkreśla. Mianowicie takie odrodzenie muzyki renesansu pod koniec XIX wieku. Oczywiście było to spowodowane tym, że muzyka romantyczna odsunęła muzykę kościelną zupełnie jakoś na bok. Brakowało nowej muzyki skomponowanej w tym czasie, powiedzmy, dla jakichś uroczystości kościelnych, dla celebracji, liturgii, jakiejś takiej, coś, co przez setki lat było obecne w kulturze muzycznej Europy.
Aby rozwiązać ten problem, ażeby w jakiś sposób wypełnić tą dziurę, tą lukę, wielu muzyków, aktywistów, muzykologów zaczęło promować muzykę renesansu, muzykę baroku, odgrzebywać stare manuskrypty po to, ażeby wykonywać je w kościele w obliczu braku jakichkolwiek nowych kompozycji pod koniec XIX wieku. I w ten sposób zaczęto odtwarzać muzykę zwłaszcza jednego kompozytora, Palestriny. Palestrina został tak naprawdę postawione na bardzo wysoki cokół przez bardzo wielu aktywistów, muzykologów, muzyków. Jednym z takich osób był Gustav Jakobstal, który był nauczycielem Ludwika. Dla niego Palestrina był najlepszym, największym kompozytorem europejskim. Jakobstal uważał, że tak naprawdę muzyka europejska kończy się na Beethovenie, po Beethovenie już nie zostało nic napisane i bardzo negował w ogóle muzykę współczesną, jemu muzykę współczesną, znaczy muzykę drugiej połowy XIX wieku. Natomiast ta grupa naukowców, aktywistów uważała muzykę Palestriny za wiecznie prawdziwą. W taki sposób była właśnie ona określana. I Palestrina, i te cechy charakterystyczne jego muzyki były bardzo mocno podkreślane. To znaczy, sam fakt, że jest to tekst sakralny i że mamy tylko jeden tekst, który jest wykonywany przez wszystkie głosy, także to ta przejrzystość tekstu była również mocno podkreślana. Wolne tempo. Ten fakt, że mamy tam imitacje, kanony. Oczywiście jest to muzyka a cappella, więc ta cecha była również bardzo mocno podkreślana. I konsonanse, triady, harmonia okresu renesansu. A więc w jaki sposób Friedrich Ludwig widział, interpretował średniowiecze? Dla niego muzyka średniowiecza, ogólnie mówiąc, to były korzenie Palestryny. Próbował znaleźć te utwory, które by w jakiś sposób ewolucyjny prowadziły do rozwoju polifonii Palestriny. I w związku z tym, na przykład utwory średniowiecza, które powiedzmy miałyby dwa czy trzy różne teksty, powiedzmy motety trzygłosowe z dwoma czy trzema różnymi tekstami, były przez niego marginalizowane, dlatego że nie było tej przejrzystości tekstowej. Ludwik zauważył oczywiście, że utwory średniowiecza bardzo mocno bazują na powtarzanych motywach, że jest wiecznie taki recykling materiału, że ciągle są jakieś zwroty, które są powtarzane w obrębie powiedzmy jednego kompozytora albo wielu kompozytorów. I uważał to za coś bardzo pejoratywnego. Na tej podstawie na przykład Adam de la Halle miał raczej takie niskie notowania w jego rankingu, ponieważ rzeczywiście mamy bardzo dużo zwrotów, które ten kompozytor używał ciągle w swoich kompozycjach. Uważał, że kompozytor, tak jak wspomniałam, że kompozytor średniowiecza pracował mniej więcej tak samo jak kompozytor XIX wieku, to znaczy miał biurko, miał papier, miał pióro i pisał, prawda, i miał jakąś tam powiedzmy zaczętą i skończoną kompozycję. Także to w ten sposób widział kompozytora średniowiecza. Mało interesował się traktatami muzycznymi, które były dostępne już na początku XX wieku, traktatami średniowiecza mówiącymi o muzyce. Nie był tak za bardzo zainteresowany tym, w jaki sposób muzycy średniowiecza myśleli o muzyce. Interpretował to bardziej ze swojego punktu widzenia, z punktu właśnie XIX-wiecznego. Drugim muzykologiem, na którym skupia się profesor Bussy-Bürger, jest Jacques Hanschin. I muszę powiedzieć, że jestem szalenie wdzięczna profesor Bussy-Bürger za te wszystkie detale, ponieważ nie wiedziałam nic na temat jego życia, które jest szalenie interesujące. Urodził się w Moskwie
Jego rodzice byli Szwajcarami, pracowali w Moskwie. W Moskwie się uczył, wchodził do gimnazjum w Sankt Petersburgu. Następnie rodzice wysłali go na studia z powrotem do Szwajcarii. Skończył szkołę w Neuchâtel. Potem studiował w Bazylei. W 1905 roku studiował matematykę, historię. Oprócz tego miał niesamowite zdolności językowe. Przeniósł się na studia do Munich, gdzie studiował filologię i ekonomię, a do tego dodał sobie jeszcze dodał sobie lekcje organów z niebyle kim, bo mianowicie z Maxem Regerem. I zaczął studiować organy. I zaczął studiować je tak poważnie, że rodzice, którzy finansowali jego studia, obcięli finanse. W momencie, właściwie to się prawdopodobnie stało w momencie, kiedy Hanshin przeniósł się za Regerem do Lipska. Reger otrzymał pozycję kompozytora w kościele świętego Tomasza w Lipsku, mówię o tym kościele Jana Sebastiana Bacha, i przeniósł się do tego kościoła, do Lipska. Hanshin na piechotę przeniósł się za swoim nauczycielem. Również w Lipsku otrzymał lekcje, miał kilka lekcji takich prywatnych z Hugo Riemannem, następnym muzykologiem, jak również wziął kilka wykładów z etnomuzykologii. Podkreślam, że to było kilka, to nie było jakieś regularne studia. Zaczął studiować z Charles Marie Widorem, następnym organistą, i w 1909 roku wrócił z powrotem do Petersburga. I przez następne 11 lat, do 1920 roku, uczył w Petersburgu. Uczył przede wszystkim organów, był organistą wirtuozem i bardzo wielu współczesnych mu kompozytorów rosyjskich napisało dla niego utwory na organy. Ale niestety wszystko to zostało przerwane przez rewolucję rosyjską i musiał wrócić z powrotem do Bazylei. Wrócił do Bazylei znowu na piechotę. Miał dosyć ciężki taki czas, ponieważ nie mógł znaleźć pracy jako organista, jakiejś takiej dobrej pozycji. I to był moment, kiedy zdecydował się, że zaczyna wszystko od początku. Aha, jeszcze zapomniałam, że w trakcie swojej podróży z Petersburga do Bazylei na piechotę stracił swój manuskrypt swojej pracy doktorskiej, więc tak naprawdę został z niczym i musiał zacząć od początku. Następną pracę, albo tworzyć tą starą pracę. I to był moment, kiedy zdecydował się, że zajmie się na poważnie muzykologią. I bardzo szybko, w ciągu jednego roku, napisał pracę doktorską muzykologiczną, obronił ją w 1921 roku, a 9 lat później, to znaczy w 1930, został profesorem na Uniwersytecie w Bazylei. Bardzo mocno podkreślał to właściwie, że jest autodydaktykiem, że nigdy nie miał jakichś takich studiów systematycznych, muzykologicznych. Do końca swojego życia, to znaczy do roku 55, był organistą. W trakcie jeszcze tego, kiedy obejmował pozycję jako profesor, również nadal posługiwał jako organista. Jest wiele anegdotek na temat Hanshina, ponieważ wygląda na to, że był niezłym ekscentrykiem. Jedna z takich anegdotek, mianowicie jeżeli robiło się bardzo gorąco na chórze organowym, Hanshin ściągał spodnie i wywieszał je przez balustradę ku zgrozie zgromadzeniu kościelnemu. Jako pierwszy, teraz już może przejdę do muzykologii, do jego wkładu w muzykologii. Jako pierwszy muzykolog postulował i właściwie też egzekwował to w swoich pracach, współpracę muzykologii z etnomuzykologią. Jeżeli chodzi o muzykę średniowiecza, to zajmował się nie tylko muzyką europejską, ale również muzyką bizantyjską i muzyką syryjską. Tak jak wspomniałam, miał niesamowite zdolności językowe i te źródła były dla niego wszystkie jakieś otwarte.
Zmarnie ukończywszy swoje prace na temat polifonii Saint Martial, był bardzo bliski ukończenia tego. Natomiast napisał historię muzyki, napisał taki podręcznik do historii muzyki, gdzie każdy przedział historyczny był traktowany autonomicznie i zajmował tyle samo mniej więcej miejsca w książce, bez jakichś takich, powiedzmy, przegięć, przedęć w jednym kierunku, powiedzmy, z akcentowaniem na muzykę, powiedzmy, XIX wieku, a z marginalizowaniem muzyki renesansu czy średniowiecza. Nie, dla niego to wszystko było równe i... A teraz może przejdę do interpretacji muzyki średniowiecza według Hanczina. Pierwsza rzecz to jest to, że Hanczin zupełnie, absolutnie nie zgadzał się z tym, że historia muzyki jest ewolucją. Nie zgadzał się z datowaniem, z chronologią Ludwiga. Ludwig bardzo często mówił, jak mówiłam, utwory łatwiejsze były dla niego wcześniejsze, trudniejsze, późniejsze. Hanczin mówił, że to wcale nie tak, że to, że jakiś utwór jest prostszy, może być to po prostu wyrazem stylu, albo jakichś tradycji wykonawczych, albo jakichś warunków lokalnych, że to, że tak, taki sposób do chronologii jest niewłaściwy. Największe starcie, jakie obydwoje naukowcy mieli, jest prawdopodobnie to starcie nad manuskryptem W1 albo V1. To jest manuskrypt, który Ludwik ustalił, że był napisany w Paryżu, że musiał być napisany w Paryżu. Natomiast Hanczin absolutnie się z tym nie zgadzał i ustalił, że był to manuskrypt, który pochodził ze Szkocji. Przez kilka lat Ludwik absolutnie nie chciał się na to zgodzić i dopiero po jakimś czasie rzeczywiście przyznał rację Hanczinowi, aczkolwiek bardzo niechętnie i bardzo mocno podkreślał, że sam doszedł do tego, do tej proweniencji na podstawie jakichś innych cech manuskryptu. Hanczin również nie zgadzał się z tym, aby transkrybować muzykę, repertuar trubadurów według systemów rytmicznych, modalnych, tych, które w ten sposób, w jaki robił to Ludwik. W przeciwieństwie do Ludwika, i to jest bardzo ważne, uważał, że wysoki poziom kultury muzycznej może istnieć bez tradycji zapisu nutowego. I to jest chyba jeden z najważniejszych tutaj takich stwierdzeń. Ja tutaj to podkreślam dlatego, że cała książka profesor Busy Burger jest właściwie takim potwierdzeniem tej tezy, że rzeczywiście wysoki poziom kultury muzycznej wcale nie musi istnieć, nie musi być podparty kulturą nutową. Następne twierdzenie Hanczina twierdził, że świetna muzyka średniowiecza wcale nie musi być skomponowana przez jednego kompozytora. Uważał, że komponowanie muzyki w średniowieczu, wcześniej polifonia, ona wcale nie była, nie posiadała jednego kompozytora. On widział to zupełnie w inny sposób. Studiował traktaty teoretyczne, muzyczne teoretyczne średniowiecza i widział bardzo mocno korespondencje i kontynuacje między innymi i drugimi. Również twierdził, że improwizacja w średniowieczu musi być na równi rozpatrywana z kompozycją zapisaną. Improwizacja, a kompozycja zapisana. Na ten temat będzie bardzo dużo mówić profesor Busy Burger. Widział, jaką ogromną rolę w muzyce średniowiecza odgrywała pamięć, zarówno w procesie kompozytorstwa, jak i wykonawstwa. W przeciwieństwie do Ludwika, Ludwik również twierdził, że polifonia Notre Dame była wkomponowana w sposób taki, powiedzmy, pionowy, wszystkie głosy od razu. Ludwik uważał, że ta kompozycja była głos po głosie, że to były takie warstwy, które się nachodziły. Oczywiście ta teza Hanczina została potwierdzona dopiero w 1989 roku przez profesora Daniela Leach-Wilkinsona. Rzeczywiście wiemy dzisiaj, że wszystkie głosy były tworzone naraz w polifonii średniowiecza.
również w roku 1949, w jednym ze swoich artykułów, Hutchins kwestionował coś takiego jak historycznie poprawne wykonanie muzyki dawnej. Mówię o tym dlatego, że to mamy rok 49. Te dyskusje to tak naprawdę nowo rozgorzeją dopiero w latach 70. i 80. Natomiast Hutchins już podważał to w 49 roku. Także generalnie mówiąc, Hutchins w jego rozumieniu, patrzeniu na muzykę średniowiecza, przede wszystkim nie ma ewolucji, nie ma porównania do Palestryny, nie ma kryterium muzyki czy myślenia w ogóle XIX-wiecznego i na pewno tych kryterium tak samo kompozytorskich XIX wieku nie przystosowuje do muzyki średniowiecza. Hutchins nie należał do żadnej szkoły i nie zostawił po sobie żadnych uczniów, co było właściwie troszeczkę dla nas wszystkich bardzo niefortunne, dlatego że nie miał kto przekazywać tych jego idei. Był to generalnie taki naukowiec, który się wiecznie rozwijał, który wiecznie uczył się czegoś nowego, uczył się jakiegoś nowego języka, poszerzał swoje horyzonty, nie tylko w dziedzinie muzyki, ale również w jakichś innych dziedzinach. Ciągle się zmieniał. On nie miał takiego na stałe ustalonego jakiegoś warsztatu, tylko był szalenie twórczym naukowcem. Rezultatem tej przewagi metodologii profesora Ludwika było to, że nie uwzględnialiśmy przez ostatni wiek, przez 100 lat, roli pamięci w kulturze muzycznej średniowiecza. I ta książka ma za zadanie obalić ten sposób myślenia, tą metodologię, którą żeśmy odziedziczyli po naszym ojcu muzykologii, profesorze Friedrichu Ludwiku. Zapraszam Państwa do przeglądu tej książki, ale to już w osobnym filmiku. Dziękuję.